w takim wypadku zaczynamy. Sprawdzimy następującą książkę. Moniko, otwórz oczy na chwilę, popatrz na monitor, zobacz. Potęga podświadomości, Joseph Murphy. Tak, Potęga podświadomości, Joseph Murphy. I powiedz mi proszę, jak widzisz napis? Z jakąś niesamowitą mocą. Jakby był taki. W jakim sensie? Co widzisz? No w ogóle jest, widzę taki, nie wiem, silny, duży, jakiś przyłamujący jakieś, no taki po prostu jest taki niestandardowy, no tak jak po prostu widzę książkę, to po prostu wiesz, widzę wielki, przykuwający uwagę napis i tak jakby, nie wiem, mam takie poczucie, takie czegoś takiego jakby wchodzenia w jakiś taki nieznany obszar, jakby po prostu nagle jakieś tajemnice, wiesz, jakby nagle ktoś tu miał dostęp do jakichś nie wiadomo jakich tajemnic wszechświata, które są właściwie jakimiś takimi oczywistościami, tak? Taki po prostu, że trzeba coś wielkimi literami, wiesz, wydrukować, żeby w jakiejś oczywistości zostały po prostu zauważone. Okej, dobrze. Skąd wzięła się treść tej książki? Z własnych obserwacji, z własnych przemyśleń, z docierania do samego siebie, z poszukiwania odpowiedzi na jakieś nurtujące pytania, które były w autorze, ale nie tylko w autorze, bo tak jakby tutaj też środowisko w jakiś sposób też ukształtowało tak jakby potrzebę pogłębienia tego tematu. Okej. Okay. No tak, zróbcie tyle. A jaki jest cel tej książki? Taki, wiesz, uświadomić, tak? Uświadomić, pokazać pewne rzeczy, które przychodzą nam, uwaga, podświadomie, są często wypierane z różnych względów. Umysłem racjonalnym, natomiast ten obszar takiego, nie wiem, podświadomości czy intuicji, to jakby może być różnie nazywane przez różne osoby, tak jakby na różnym poziomie właśnie świadomości. Tak jakby czują, ale czasem potrzebują. I tak jakby tutaj też mi przychodzi, że ta książka tak jakby też powstała z takiej potrzeby takiego, wiesz, postawienia kropki nad i, że pewne rzeczy, które są oczywiste, to ich nie zauważamy, albo traktujemy, albo je bagatelizujemy, nie nadajemy im żadnej wartości. Dopiero jeżeli, no nie wiem, coś oczywistego powie 10 bardzo ważnych naukowców, powoła się na jakieś spektakularne badania i no to wtedy tak jakby wow, dochodzi do nas, no tak, tak, to faktycznie tak jest. Bo wcześniej nawet jeżeli mielibyśmy podobne obserwacje, to byłoby to po prostu jakoś tam zbagatelizowane, tak, jakoś lekko zlekceważone. I tak jakby tutaj też ta książka i po prostu autor tak jakby poczuł taką po prostu potrzebę, tak jakby wiesz, że tak jakby pewne rzeczy muszą dojść do głosu, tak? Muszą być, muszą być wiesz, takie zmaterializowane po to, żeby czytelnicy, którzy no jednak są przyzwyczajeni do takiego trochę zero-jedynkowego oceniania, takiego w taki kontekście, wiesz, nawet fizyczności, tak? Żeby to, co jest takie trudne do zrozumienia, jeżeli jest to opisane, ma, wiesz, jest takie zmaterializowane, fizyczne, w postaci książki, kartek, tego, co tam jest wydrukowane, to ono wtedy tak jakby nabiera znaczy daje tak jakby lepsze możliwości zrozumienia i tak jakby zaakceptowania takiego stanu rzeczy. Niż na przykład coś, co by nam podpowiadała intuicja i tak jakby gdzieś czulibyśmy, że tak jest, no to jednak czasem potrzeba jest, żeby to było już takie dopowiedziane. Okej, okay, dobrze. A jaki ma wpływ na czytelnika ta książka? Hmm.
otwiera tak jakby pewne obszary percepcji i pozwala na takie, na taką akceptację tego, co gdzieś do tej pory było jakimś przypuszczeniem, jakimś takim powątpiewaniem, jakimś takim czymś niby istniejącym, a niepewnym. Mhm. Tak jakby ona tak jakby, wiesz, dodaje tak jakby taką kropkę na końcu zdania, tak? Jest takim czymś takim, co po prostu, wiesz, przyswajasz i to już gdzieś tam zostaje, tak? Po prostu to i tak jakby powoduje to, że czujesz się jakoś pewniej w tym, że faktycznie tak jest, tak? No bo skoro tak jakby są takie publikacje, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Że to nie są tylko jakieś tam twoje dywagacje, przypuszczenia. Okej. A czy ta książka stojąc na półce wpływa na otoczenie? Nie. Nie. Dobrze. To teraz poproszę, żebyś znowu otworzyła oczy. Następny tytuł. Kosmiczni ogrodnicy Dolores Cannon. Tak, Kosmiczni ogrodnicy Dolores Cannon. Jak widzisz napis w sferze eterycznej? I to jest takie połączenie dwóch różnych światów, takich totalnie niepasujących do siebie. Mhm. Jakby w jakiejś sprzeczności, na pozór sprzeczności bym widziała, jakby po prostu jakby na tej książce, nie wiem, walczyło o tak jakby swoją powierzchnię coś takiego bardzo tradycyjnego, z jakąś taką ultranowoczesnością, jakby po prostu ścierały się jakieś, nie wiem, poglądy, jakby wchodziły w takie, znaczy może tak jakby już wybiegam gdzieś tam poza tak jakby... Sam napis, jak widzisz, skupmy się najpierw na tym. No jak właśnie wygląda? Taki jest niejednorodny, tak? Taki po prostu niejednoznaczny, jakby... W jakim kolorze jest? Bo napis był niebieski, tak? Srebrny. Flamastry, srebrny. Srebrny, ja to czy widzę... Czy ten kolor coś oznacza? Ja w ogóle widzę takie połączenie jakiejś takiej ultranowocześności. Widzę to, widzę srebrne, ale też widzę... Przychodzi mi teraz coś takiego, żeby to może dobrze porównać, jak są takie pionowe ogrody w takich nowoczesnych biurowcach. Tak, czyli po prostu jest jakaś taka nowoczesność i jest jakaś taka natura, jakby, nie wiesz, jakby trochę tak jakby ktoś próbował pożenić na siłę tak jakby dwie kwestie, jakieś takiego no nie wiem, czegoś takiego, co jest na pozór zimne, nieprzystępne, z czymś takim, co jest, nie wiem, naturalne, takie troskliwe, takie... Okej. No nie wiem, jakby po prostu coś miało, jakiś zimny wizerunek miał być jakoś ocieplony, nie wiem czym. Jakby po prostu tutaj jakiś, nie wiem, cel było tak jakby w jakiś przystępny sposób, jakieś ocieplenie czegoś, takiego, nie wiem, ocieplenie wizerunku, tak jakby nadanie jakiejś takiej ludzkiej twarzy, takiej jakiejś ludzkiej, nie wiem, ludzkiej natury, czegoś, co już znamy, czegoś, co, nie wiem, jakoś doceniamy, jest nam bliskie, jest takie akceptowalne, z czymś takim, co jest w ogóle jakby nieprzystępne, tak, takie czy nie... przychodzą jeszcze jakieś określenia oprócz nieprzystępne? Ściągnij informacje. Nieakceptowalne nie przyszło chociaż. Nieakceptowalne, okej. Dobra. Skąd wzięła się treść tej książki? Z wizji. Czyjej wizji? Skąd płynęła ta wizja? Skąd przyszła ta wizja? No właśnie, bo tak jakby to jest takie niejednoznaczne pytanie, bo tak jakby to nie chodzi tak jakby o to, że jest wizja autora, tylko tak jakby to jest gdzieś głębiej osadzone. Mhm.
Czyja to jest wizja? Skąd ta wizja się wzięła? Więc przychodzi mi coś takiego jak słowo channeling, jakby po prostu jakby coś było gdzieś, nie wiem, wprowadzane, jakieś informacje, jakby były, nie wiem, przekazywane w jakiś, nie Dobrze. Wiem, telepatyczny sposób. Tak, a przez kogo przekazywane? Rozumiem, że w ten channeling. Przez kogo przekazywane? Przez jakąś federację kosmiczną. W jakim celu? Ocieplenia wizerunku? Tak, poprawienia też. PR-u? Tak, to, tak, okay. Też. Tak to przychodzi. Okay. Zawsze się zastanawiałam, o co chodzi z tą książką. Ja jej nie znam, więc... Przeczytasz. Ale tutaj... No w ogóle, wiesz, przychodzą mi w ogóle jakieś takie... No nie wiem, trochę jak malowanie trawy na zielono, tak? Okej, okay, dobra, rozumiem. To bardzo to się... dużo mówi, bardzo dużo mówi, bardzo dużo wyjaśnia. Dobra. Czyli taki był cel tej książki, bo to następne pytanie. Tak. Pomalowanie trawy na zielono. A jaki ma wpływ na czytelnika ta książka? Robi jakiś taki lekki zamęt, tak jakby w tej wiesz. A no właśnie. Wprowadza w jakieś takie stany takiego poruszenia, jakby po prostu coś tutaj nagle, jakby coś się kłóciło, wiesz, tak jakby to, co też widziałam w tych napisach na początku, jakby coś po prostu, wiesz, walczyło jedno z drugim, jakby trochę na takie jakby walczyło o to, o tą powierzchnię, tak? To być może tak, bo to też jest trochę tak, w ten sposób, że to walczy jakąś powierzchnię, wiesz, w świadomości czytelnika. Jakby, jakby po prostu, no nie wiem, coś, nie wiem, tradycyjnego, takiego ciepłego, coś, co jest w totalnej kontrze z jakimiś informacjami takimi, wiesz, zimnymi, oschłymi, lodowatymi wręcz, takimi, wiesz, srebrno, takimi stalowymi, taka zimna stal. Jakby, jakby tutaj taki jakiś, wiesz, wprowadzało taki lekki zamęt w percepcji tego. Jakby Dokładnie. Tak ciężko było złapać, gdzie jest ta granica, wiesz, jakby tam nie ma czegoś takiego, jak właśnie taka granica. Zacierają się granice. Zacierają się granice, nie wiem, dobra, zła, tego, nie wiem, akceptowalnego, nieakceptowalnego. Tak jakby tutaj jakby się nagle coś takiego robiło, takie żeby się takim wyraziste, ale mdłe jednocześnie. A w jakim celu jest ta granica zacierana? No do tego, żeby można było pewne rzeczy tak jakby zaakceptować łatwiej. Wiesz, to takie, bo to jest tak jak z przekraczaniem granic, no nie wiem, jakiejś moralności na przykład, to, bo coś takiego mi tutaj przychodzi, że pewne rzeczy, nie wiem, czy etyki, tak, że pewne rzeczy są akceptowalne, pewne nie, a tutaj jak masz takie niewyraźne, no to zawsze są jakieś pola do nadinterpretacji, albo w jedną stronę, albo w drugą stronę, to ma tak, tak wiesz, to jest jakiś taki cel. Dobrze, a czy informacje zawarte w tej książce są prawdziwe, czy nie? Co przychodzi, tak czy nie? No tutaj w ogóle mi przychodzi, że jest jakaś, wiesz, totalna, no to taka totalna bajka, no są zakłamane treści, no może nie tak, że tak jakby są w ogóle, no to wiesz, to malowanie trawy na zielono, tak, to nie jest tak, jak tam jest napisane. Okej, dobra. Czy książka wpływa na otoczenie stojąc na półce? Nie, ale wzbudza ciekawość. Okay. Cały czas tak jakby przychodzi mi to, że też tak jakby widziałam na samym początku, tak jakby wiesz, walczące o jakąś atencję, jakąś uwagę. I to jest tak jakby tutaj, no... A co masz na myśli? A co masz na myśli, mówiąc, że nie wpływa na otoczenie, ale wzbudza ciekawość? To znaczy? Znaczy, no nie wpływa na otoczenie, w sensie nie jest w stanie zmienić percepcji twoich myśli, dopóki nie zaczniesz je czytać. Nie jest w stanie, no nie wiem, wymusić na tobie jakichś określonych zachowań, ale przyciąga uwagę, jest taka zwracająca, tak jakby, tak, no wzbudza ciekawość, czyli powoduje to, że ty sam świadomie, z własnej nieprzymuszonej woli masz ochotę to przeczytać, tak? Więc tak jakby to nie jest tak, że książka na ciebie wpływa, tylko książka jest takim, wiesz, takim dzwoneczkiem, tutaj jestem, tak? A okay. Co zrobisz tą informacją, to już twoje. Więc wiesz, no łatwiej jest tak jakby
złapać się na taki, wiesz, taki przykuwający dzwoneczek, niż na ciszę totalną, gdzie... No jasne. Gdzie i to tyle, ale tak jakby to nie jest tak, że ona cię tutaj, wiesz, wprowadza taki stan, że teraz musisz mnie przeczytać. Nie, to jest Rozumiem. Tylko zwrócenie Dobra. swojej uwagi. Dobra, fajnie. To dziękuję bardzo.